Cześć, witajcie. Poniedziałek, 16 stycznia, godzina 13. Dokładna data globalnej premiery nowego gamingowego smartfonu Nubi, Red Magic 8 Pro. Smartfon ten dosłownie kilkanaście minut temu trafił w moje łapy, zatem nie pozostaje mi nic innego jak rozpakować go razem z Wami i przejrzeć zawartość pudełka, a także rzucić okiem, jakie pierwsze wrażenie robi ten smartfon. Dawno nie robiłem żadnego unboxingu, no ale dziś akurat nie ma wyjścia, bowiem ten smartfon przyjechał dosłownie chwilę przed globalną premierą i nie miałem czasu, aby przygotować Wam jakieś takie rozbudowane pierwsze wrażenia. No ale zobaczymy, jak wygląda to urządzenie i co otrzymamy w zestawie. Zatem przy Was tutaj ściągam elegancko folię i zaglądam. Dostałem model 16 plus 512 giga w kolorze Void. Zaraz zobaczymy, jaki to jest kolor. Ja oczywiście już wiem, ale zerkniemy razem. Opakowanie, no wiadomo, musi być stylowa, musi być gaming. Na początek kopertka z igiełką, makulaturką i jest jakiś chyba pokrowiec. O, moi drodzy, pokrowiec całkiem fajny, bo nie jest to taki zwykły, żółknący, toporny silikon, tylko dosyć porządny, sztywny plastik. Niestety, jak widzicie, chroni sam panel tylny, nie ochroni nam niestety boków urządzenia. No a jaką ochronę wyświetlacza mamy? Zobaczymy. Pewnie zwykła folia. Nie podejrzewam, żeby było szkiełko. No i wyjmujemy telefon. Elegancko urwałem języczek. Dobra, to telefon zobaczymy za chwilkę. Rzut oka na ładowarkę. Ładowarka no niestety nie europejska, ale wiecie, no jest to sztuka od producenta, zatem trudno oczekiwać. No i niestety znów ładowarka jest słabsza niż możliwości smartfona, bowiem smartfon ładuje się z mocą 80 W, a ładowarkę na Europę dostaliśmy słabszą. A teraz pora przyjrzeć się samemu smartfonowi. Ci, którzy widzieli poprzednie modele Nubi, będą trochę zaskoczeni, no bo mamy totalną zmianę stylu. Nie ma już łódeczkowato wygiętych plecków, są plecki zupełnie płaskie. Podobnie płaskie są też boki, ale oczywiście nie zabrakło na smartfonie typowo gamingowych akcentów, wyraźnych logotypów. Jest też oczywiście wysokoobrotowy wiatraczek chłodzący procesor. Wiatraczek ma podświetlenie LED, które za momencik zobaczycie. Nie zapomniano też oczywiście o imitacjach wnętrzności smartfonu. Widać, jest tutaj wyraźny, dobitny znak, że mamy tutaj topowego Snapdragona wewnątrz. Do tego oczywiście mnóstwo pamięci, ale aparaty fotograficzne, moi drodzy, to są już tutaj takie zwyczajniutkie. Główna 50, do tego szerokokątna 8 i 2 do makro. Zatem wymieniono jedynie ten główny aparat, bo wcześniejsze generacje od jakiegoś czasu już miały 64-megapikselowe matryce. Teraz mamy 50, ale za to o większym rozmiarze, większym pojedynczym pikselu, czyli jest szansa na trochę lepsze zdjęcia. Natomiast pozostałe aparaty pozostały niezmienione. Niezmiennie na boku obudowy mamy dotykowe triggery dla graczy, one mają wysokie odświeżanie i powinny działać całkiem fajnie. Jest klawisz włącznika i jest też suwaczek. Ten suwaczek również znamy z poprzednich Nubi. Suwaczek ten włącza nam telefon w tryb gamingowy, czyli w specjalne, dedykowane gamingowe menu, gdzie możemy sobie właśnie chociażby tymi triggerami posterować, na różne sposoby je podkonfigurować. Możemy sobie poograniczać wszelkiego rodzaju przeszkadzajki, powiadomienia i tak dalej. Doregulować sobie do własnych upodobań odświeżanie wyświetlacza i tak dalej, i tak dalej. Do tego dojdziemy oczywiście już we właściwej recenzji. Dół telefonu, wiadomo, głośnik USB-C i szufladka na karty nano SIM. Nie ma niestety możliwości rozszerzenia pamięci. Przeciwległy bok, klawisze głośności i wlot systemu chłodzenia. Na górze kolejny głośnik i hura, patrzcie, jest mini jack. Także tutaj nadal dla graczy myślę, że jest to istotny element i Nubia o nim nie zapomina. Dobra, pora uruchomić to cudo. Telefon już prawie skonfigurowany, ale już na początku, jak widzicie, mamy pierwszą wtopę. Charakterystyczną w sumie dla tego producenta. Otóż interfejs przetłumaczony, ale tak jakby nie do końca. No i w końcu machina ruszyła. Muszę Wam powiedzieć, że ekran robi naprawdę świetne wrażenie. Przede wszystkim rameczki są wąskie i prawie że symetryczne. Jak się dobrze przypatrzymy, to dostrzeżemy, że ta na dole jest odrobinkę dosłownie szersza niż te boczne i górna. No ale na opartego można powiedzieć, że prawie że pełna symetria. Warto spojrzeć na górę, gdzie schowano aparat do selfie. Widzicie go? Powiem Wam szczerze, próbuję go wypatrzeć pod różnymi kątami i skubaniutkiego nie widać. O,
Teraz dopiero pokazał nam się ten 16-megapikselowy podekranowy aparat do selfie. Widać go w zasadzie dopiero wtedy, kiedy pracuje i kiedy pada na niego światło, bo zobaczcie, jak światło na niego nie pada, robi się prawie że niewidoczny. Przy okazji możecie zaobserwować, że na ekranie jest fabrycznie naklejona jakaś folia ochronna. Podejrzewam, że to taka zwykła transportówka, która dosyć szybko się zużyje. No, niemniej jest i warto to zaliczyć na plus. Obawiam się jednak, że w dziedzinie fotografii ten przedni podekranowy aparat to już nie będzie taki fajny jak w dziedzinie chowania się przed nami. No dobra, zrobię sobie teraz zdjęcie na szybko i zobaczymy, jak wyszło. Przetwarzanie jest dosyć szybkie. No i niestety wokół punktów świetlnych widzimy wyraźną morkę od wyświetlacza, który znajduje się nad aparatem. No ale same pysio, powiedzmy, że jest odzwierciedlone nawet w miarę. No nie jest to oczywiście poziom porządnego aparatu do selfie o klasycznej konstrukcji. Niemniej wydaje mi się, że jak na aparat podekranowy, to jest w miarę jako tako. Wiadomo, mogłoby być lepiej, ale chyba się zapowiada całkiem. Wiecie, wydaje mi się, że producent po prostu uznał, że lepiej dać graczom fajny ekran bez żadnych zaburzeń, bez żadnych pustych punktów, a selfiaki, no cóż, chyba nie są domeną gamerów, ale to już należałoby się właśnie graczy smartfonowych zapytać. Ja akurat graczem nie jestem, więc ja bym wolał porządny aparat do selfie. Niemniej muszę przyznać, że zamaskowanie aparatu wyszło im całkiem dobrze. A teraz zerknijmy, jakie dodatkowe aplikacje mamy w interfejsie. No cóż, mamy apkę do zarządzania wyświetlaczem, mamy aplikację do akcesoriów, które Nubia oferuje, chociażby dodatkowe nakładki wentylujące tył smartfona. Zatem to można uznać, że nie jest to nic zbędnego. Jest osobna ikonka wiodąca nas do instrukcji. To również myślę, że jest element, który można wybaczyć. Narzędzie do transferu danych z innego telefonu. Dyktafon, notatnik, kontakty. Kurczę, malutko tych aplikacji dodatkowych, przyznacie. No słuchajcie, Nubia chyba odrobiła lekcję w dziedzinie dostosowywania smartfonów pod europejskie gusta. Szkoda, że tradycyjnie dla Nubii tłumaczenie interfejsu, tak jak już powiedziałem, leży. Leży i kwiczy, no bo popatrzcie na ustawienia. Część przetłumaczono, część nie. Ale całość interfejsu wygląda całkiem spoko. Podoba mi się to, że nie przeładowali go zbędnymi elementami, co kiedyś, no powiedzmy to wprost, zdarzało się. Zajrzałem jeszcze do interfejsu fotograficznego, gdzie oczywiście Nubia pozostawiła moją ulubioną opcję zwaną poklatane w czasie. To jest zapis poklatkowy według Nubii, gdyby ktoś nie wiedział, w tłumaczeniu na polski. No cóż, pewne rzeczy są niezmienne, ale przynajmniej mam się z czego pośmiać testując smartfon i powiem wam szczerze, że akurat mam sporo fanów testując Nubię, bo przynajmniej jest się do czego doczepić, a przy tym bywa czasem śmiesznie. Z rzeczy jeszcze dosyć istotnych, które mogą was zaciekawić, dodam, że ten smartfon ma bardzo fajny akumulator, bo aż 6000 mAh. Czy jest szansa, że to mocarne wnętrze popracuje nam trochę dłużej niż można by się było spodziewać? Liczę tutaj, że 2 dni ten telefon pociągnie, oczywiście jak nie będzie non-stop upalany grami. No ale o tym, podobnie jak o wydajności, jakości fotek, opowiem wam już we właściwej recenzji, która myślę ukaże się na tym kanale w ciągu miesiąca. Wybaczcie, ale muszę mieć trochę czasu na pobawienie się tym smartfonem, bo przyznacie, że jest to dosyć ciekawa, choć naturalnie egzotyczna maszyneria. A teraz cóż, dziękuję wam, że spędziliście ze mną te kilka minut na pierwszym spotkaniu z Nubią Red Magic 8 Pro. Zapraszam was jeszcze raz na recenzję tego smartfona. Gorąco zachęcam do subskrypcji naszego kanału i do oglądania naszych innych filmów. I żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć.